Ja muszę powiedzieć, że od pierwszego swojego filmu, w którym byłem asystentem, asystenta, podziwiałem waszą pracę. Bardzo podziwiałem waszą pracę i czasem zazdrościłem wam tego, że światło, które robicie, dopiero stwarza prawdziwą tajemnicę tych dekoracji, które ja robię. Początki były trudne, ale muszę o nich powiedzieć, bo dla mnie były szalenie ważne. To znaczy mój pierwszy film, w pierwszym filmie pracowałem z Witkiem Sobocińskim. Ja zaczynałem swoją pracę, a Witek był już wtedy gwiazdą. Naprawdę gwiazdą. Ale się zaprzyjaźniliśmy i wszystko, co później wiedziałem o świetle, o tym właśnie, jak kolor wspaniale może się zachowywać w zależności od światła, które na te płaszczyzny pada, to wszystko nauczył mnie Witek. A już potem było łatwiej, bo po Witku wszyscy operatorzy, z którymi pracowałem, to byli moi, naprawdę, to byli moi przyjaciele. To była wielka frajda, pracowanie z wieloma wspaniałymi operatorami. I wszystkim wam bardzo, bardzo dziękuję. Troszkę z tego widzieliście na ekranie. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję operatorom. Firma Abarth fundowała dla naszych laureatów prezent, który wręczy pani Helena Palek, Public Relations Manager. Zapraszamy panią. Ta niespodzianka to wytworny, piękny zegarek szwajcarskiej marki Albert Lillet.